Witajcie moi drodzy, w dzisiejszym materiale filmowym powiem sobie o najlepszej strategii według mnie inwestowania w kryptowaluty, takiej, która przyniesie praktycznie każdemu zysk, nawet razy 200, więc serdecznie zapraszam do końca tego materiału. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to zachęcam Cię od razu do kliknięcia tutaj subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby poinformować Cię o nowych filmach. Zostaw także łapkę do góry dla zasięgów. Po prawej stronie tutaj masz linki do polecanych przeze mnie tematów oraz social media. W dziale wideo zobaczysz wszystkie filmy, które nagrałem na tym kanale, a w dziale playlisty, w zakładce playlisty, wszystkie posegregowane tematycznie serie, które możesz obejrzeć na tym kanale. Na stronie kryptoruchy.pl znajdziesz moją grupę na Telegramie, gdzie najszybciej możesz się ze mną skontaktować, skomunikować i gdzie najszybciej wrzucam informacje o różnego rodzaju akcjach, promocjach i linkach, które polecam. Wszystkie inne informacje znajdziesz oczywiście także na stronie danielkępa.pl, gdzie tutaj mamy zbiór wszystkich linków z giełdami, z promocjami, z akcjami, które w danej chwili polecam i rzeczami, projektami, które chcę Ci w danej chwili pokazać. Dodatkowo także możesz śledzić mojego Twittera, gdzie zamieszczam tutaj informacje dla osób, które są zarówno na mojej grupie, jak i na moich social mediach, więc tutaj też dodatkowe informacje będą się pojawiały. Początek giełdy, które polecam, giełda Zonda, tutaj możesz wejść za złotówki do świata kryptowalut, giełda dobra dla osób początkujących, więc jeżeli tutaj jeszcze nie masz konta, na pewno sobie go załóż. Giełda Binance w drugiej kolejności, jeżeli już wszedłeś za złotówki do tego świata, to tutaj możesz kupić większość kryptowalut, jest to największa giełda świata, bardzo dobra, bardzo polecana i bardzo bezpieczna. Kolejna bardzo ciekawa nowa giełda to giełda Bybit, jest prawie identyczna jak giełda Binance, może ma troszeczkę mniej coinów, masz tutaj ciekawe launch pule, launch pady dodatkowo oraz także niższe transakcje niż na giełdzie Binance, więc jeżeli tutaj jeszcze też nie masz konta, to warto go założyć. I czwartą giełdą jest giełda Probit, gdzie możesz kupić bardzo ciekawe kryptowaluty 50% taniej w akcjach tak zwanych ekskluzywach. Dlatego warto tutaj też mieć konto i zaglądać często na tą giełdę. Postaram się, żeby to było dość szybki ten materiał i postaram się, żeby był kontynuacją poprzedniego filmu. Jeżeli nie widziałeś, to zapraszam na kanał. Materiał vlogowy chyba 10. W karcie na górze masz link. Tam mówiłem na temat różnic między Bessą a Hossą. No i teraz troszeczkę będzie kontynuacji. Jak zrobić z na przestrzeni 4-8 lat około 200 razy, czyli to jest, jak szybko liczę, 20 000% na kryptowalutach. Strategia, którą ja zamierzam wdrożyć i pokazywać u mnie sukcesywnie na kanale, dlatego zostaw subskrypcję i łapkę do góry, jeżeli Cię to interesuje. Sprawa wygląda bardzo prosto tak naprawdę i jest moim zdaniem bardzo prosta. Mianowicie chodzi o to, żeby w momentach bessy, czyli gdzie jest negatywny sentyment do rynku kryptowalut, zacząć skupować Bitcoina. Bitcoin ma praktycznie zawsze największy potencjał wzrostowy, ale nie ilościowo, tylko jeśli chodzi o bezpieczeństwo i tą pewność tego wzrostu, jeśli chodzi o kryptowaluty. No i teraz tak, kupujemy Bitcoina, załóżmy, że zaczynamy go skupować partiami albo kupujemy całość tego Bitcoina na poziomie gdzieś 20 000 dolarów. No jeżeli sobie kupimy w takiej ilości, niech nam ten Bitcoin zrobi 60 000 dolarów, czyli nawet ATH nie osiągnie. Mamy wtedy razy 3. Dalej przeskakujemy wtedy w ciekawe altcoiny, kiedy mamy hype, kiedy mamy hossę, takie altcoiny się pojawiają, lub to są stop 100, takie najpopularniejsze, no to już research należy do Ciebie, lub ewentualnie gdzieś ja takie dane będę publikował, w jakie altcoiny będę wchodził. Wchodzimy w te altcoiny, one robią nam średnio 10-15 razy, bo to jest normalne na hossie tak naprawdę. Mamy wtedy 45 razy, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce na hossie i mamy zamknięty jeden cykl, to są 4 lata, możemy wyskoczyć teraz, mamy 15 na altcoinach i 3 na bitcoinie, czyli w sumie mamy razy 45. No i tak jak wspomniałem, możemy z tego bitcoina wyskoczyć do dolarów i czekać na znowu na spadki na bessę, lub możemy wrócić do bitcoina ze spieniężoną tą kwotą, czyli po prostu te zyski z altcoinów przenosimy sobie z powrotem do bitcoina. Jeżeli bitcoin spada i cały rynek spada, to bitcoin spada tak naprawdę najmniej. Ja bym tu sugerował jednak wtedy wyjście na przykład całościowe z rynku albo 50%. To już zależy od Ciebie, więc ta strategia też jest płynna i do modyfikowania. Ok, jeżeli mamy taką sytuację, to później robimy znowu ten sam schemat myślowy. Jeżeli nam bitcoin spadnie, o załóżmy tam 80, 70, 60 czy 50%, no to mamy z tych tam powiedzmy 45x, 20x. No ale załóżmy, że wyszliśmy całością przy 45x. No i gromadzimy kapitał i znowu zaczynamy wchodzić do bitcoina, załóżmy przy jakichś tam niskich
wartościach od 50% w dół, od 60% w dół, tym kapitałem całościowym, czyli znowu tym pomnożonym 45x, załóżmy, że to tak zrobiliśmy przy jednym cyklu, i przy drugim cyklu znowu Bitcoin nam robi 5 razy, załóżmy. I wtedy wychodzimy całościowo kapitałem lub przechodzimy znowu do altcoinów lub 50/50 i realizujemy zyski i mamy z 45x, jeżeli zrobi nam Bitcoin później znowu na kolejnym cyklu razy 3, 4, 5, załóżmy, że 5, no to mamy 200x. I tak ta strategia pokrótce by wyglądała. Nie jest ona optymalna, znaczy jest ona optymalna, nie jest idealna i nie przynosi największych zysków, takich minimalnie wchodzimy, maksymalnie wychodzimy. Praktycznie rynek nie jest do zweryfikowania pod tym kątem i praktycznie nie jesteśmy w stanie tak naprawdę idealnie wejść i idealnie wyjść. Moim zdaniem ta strategia jest na 4-8 lat jak najbardziej optymalna, jak najbardziej efektywna. A powiedz mi, co ty o tym myślisz? Jeżeli masz jakieś inne strategie lub inne pomysły, zostaw mi komentarz. Ja myślę, że na ten moment zakończę. Zostawiam cię z tym pomysłem. No i zapraszam do następnych materiałów. Pozdrawiam serdecznie. Hej! Tutaj masz moją serię Kupuję kryptowaluty na kanale, aktualnie są 3 odcinki, nie wiem kiedy oglądasz ten film. No i tutaj będę pokazywał te wszystkie rozegrania związane też z tą strategią, o której mówię. Serdecznie zapraszam do kanału i playlista Kupuję kryptowaluty.